mandaty poselskie ze względu na to, że okaże się, ilu parlamentarzystów zrobiło MBA w Kolegium Humanum w Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, gdzie działy się rzeczy no, dramatyczne. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest wtorkowy wieczór i Państwa i moim gościem jest profesor Tadeusz Gadacz, filozof i etyk, już dosłownie za moment, a ja witając się z Państwem jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam do komentowania, do wymiany opinii i najserdeczniej witam oczywiście tych, dzięki którym zrealizowaliśmy dotąd ponad 600 programów. Jest się, myślę, czym wraz z Państwem szczycić. Dziękuję pięknie za to wsparcie i mam nadzieję, że nadal Państwo będziecie z nami. No dobrze, nie czas przeciągać, czas powitać profesora Tadeusza Gadacza. Dobry wieczór, panie profesorze, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Kubo. Jak widzę, tak przez skórę, a trochę pana znam, humor dopisuje, to no wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, o tym, co dzieje się od rana, ale pokażę panu pewnego Janusza, tak na dobry wieczór, na zrównoważenie. Jak dojdziemy do władza, dojdziemy, musimy wreszcie zrobić z nimi porządek, po prostu pozamykać ich do więzienia. Profesor Tadeusz Gadacz. Panie Kubo, cóż tu komentować w ogóle, no... Żyjemy w wolnym kraju, każdy ma wolność słowa, może mówić co chce. Na szczęście mam nadzieję, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zacznie działać i chyba działa. I być może w końcu tym słowom przywrócimy jakąś fundamentalną wartość. A już się mówiąc szczerze, tak delikatnie spodziewałem, że trochę mocniej, ale pan jest nadzwyczaj spokojnym człowiekiem, co bardzo sobie osobiście cenię. Panie profesorze, to zanim przejdziemy do tego głównego tematu, to proponuję, żebyśmy taki szybki wstęp zrobili z naszą rzeczywistością polityczną, bo tak, jest akcja, będzie reakcja. Jest akcja w postaci mocnego uderzenia ministra Adama Bodnara, no i na pewno pojawi się reakcja w badaniach, bo przecież to jest czas kampanii wyborczej, za chwilę mamy wybory samorządowe. Jeśli chodzi o takie naprawdę najświeższe badania, proszę Państwa, to spójrzcie, proszę spojrzeć, profesorze, Ibris mamy tutaj oczywiście na czele, tutaj się nic nie zmienia, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, on utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu, przestaje zagrażać Trzaskowskiemu Szymon Hołownia, on w bardzo wyraźnie traci poparcie. Wyjątkiem jest tutaj Donald Tusk, no i właśnie myślę sobie, panie profesorze, że tu jest generalnie clue. Ten dzisiejszy dzień, cały ten wtorek, to wszystko, co się dzieje z Bodnarem w roli głównej, Ziobro, całe to towarzystwo, tych Mateckich, Wosi, Mejzów i tak dalej, to jednak jest w jakiś sposób obliczone pod kątem kampanii wyborczej, bo pamiętajmy, że Tusk gra solowo, chce odebrać te pisowskie samorządy solo, zupełnie sam, jako Koalicja Obywatelska. Po takim wtorku i jego konsekwencjach głosów nie przybędzie z PiS-u przecież Koalicji Obywatelskiej, no tylko przybędzie z Trzeciej Drogi i Lewicy, jeśli już. Co pan na to, profesor Tadeusz Gada? Panie Kubo, no myślę, że sugeruje pan zgodnie z tym starym góralskim dowcipem, że nie chodzi o to siano, w którym celnicy przeszukiwali góralowi i myśleli, że coś tam ukrył, tylko o te rowery, na których to siano woził. No nie ulega wątpliwości, że takie rzeczy pod pewnym względem się przypadkiem nie dzieją, tak sądzę. Pan ma też bardzo duże doświadczenie dziennikarskie i dziennikarstwie politycznym i pewnie o tym bardzo dobrze wie. No bo przecież mamy praktycznie w ciągu tych dwóch dni święta, prawda, potem poniedziałek, no i będą wybory, prawda, więc to był chyba taki ostatni moment, gdyby ktoś chciał właśnie wykorzystać to uderzenie w PiS w celach wyborczych, ale no poza wszystkim ja nie ukrywam satysfakcji, że wreszcie prokuratura zaczęła działać, że być może te afery będą powykrywane. Zastanawiam się tylko ewentualnie nad emisją wczorajszą filmu na temat księdza Olszewskiego, który jest chyba takim czarnym charakterem w całej tej sprawie, tego funduszu pana ministra Zbigniewa Ziobry. On został wczoraj wyemitowany. No i można się zastanawiać, czy to miało jakiś związek z działaniami prokuratury, czy to było sobą powiązane, czy może nie,
czy może po prostu prokuratura zadziałała na skutek tego dokumentu, który został wyemitowany, no tak troszkę, ten mój znak zapytania jest ironiczny w całej tej sprawie, ale no, te nitki są powiązane ze sobą, to nie ulega wątpliwości i możemy oczywiście się zastanawiać nad tym, dlaczego takie momenty się wybiera na podejmowanie tego typu działań, albo zastanawiać się nad tym, że być może wreszcie prawo zaczyna działać, prawda? Coś się powoli w tym betonie, zabetonowanej prokuraturze kruszeje i jest szansa na to, że troszkę będzie lepiej w Polsce. A też przy okazji chciałem zwrócić uwagę na to, że niedługo prawdopodobnie, jeśli prokuratura będzie działała tak samo silnie w sprawie Collegium Humanum, to być może opróżnią się nam niektóre mandaty poselskie ze względu na to, że okaże się, ilu parlamentarzystów zrobiło MBA w Collegium Humanum, za co będą mieli także prawdopodobnie wnioski prokuratorskie. Takoż pewnie będzie. To jeszcze jedna tabelka, bo dzisiaj, panie profesorze, pytamy państwa, nasze widzki i naszych widzów, czy jesteście za pozbawieniem immunitetu posła Ziobry, Mateckiego, Romanowskiego, Wosia, no i jeszcze poseł Matecki. Tę grafikę zrobiliśmy przy 4100 głosów oddanych. 96% z państwa jest za, 4% jest przeciw. Panie profesorze, z pana punktu widzenia taka może być konsekwencja tych działań, czy, no bo jednak to jest polityka, czy jednak politycy nie posuną się do odebrania immunitetów innym, bardzo głośnym zresztą i prominentnym w ciągu ostatnich 8 lat politykom? Profesor Tadeusz Gada. No absolutnie nie. No jeżeli uważamy, że to nie jest tylko gra w celach wyborczych, tylko rzeczywiste badanie prokuratorskie ogromnych przekrętów finansowych na olbrzymią skalę, bo przynajmniej jeśli chodzi o kwestię tych 100 milionów danych księdzu Olszewskiemu, to można mieć wrażenie, przynajmniej na podstawie tego, co miałem okazję wczoraj usłyszeć w tym dokumencie, tam po prostu działała mafia, tam prano pieniądze. Jeśli prokuratura ustali, na jakie konta one zostały ulokowane, a być może wróciły do niektórych osób, które ustawiały te przetargi, no to sprawa będzie na tyle ewidentna, że należy tym posłom absolutnie odebrać immunitety. Zresztą ja od samego początku mówiłem w rozmaitych, że tak powiem, sferach publicznych, że kiedy ten parlament się ukonstytuował, prawdopodobnie po stronie dawnej władzy przerzedzą się bardzo mocno ławy poselskie, bo to nie jest tylko kwestia tych posłów, ale i wielu innych, którzy przecież byli uwikłani, przypominam, w aferę pieniędzy wyciąganych z Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju, prawda, NPRH między innymi i tak dalej, i tak dalej. No, gdybyśmy zaczęli sobie przypominać te afery i obecnych posłów PiS-u, którzy byli nagradzani mandatami do parlamentu i zostali wybrani, to prawdopodobnie tamte ławy się bardzo mocno przerzedzą. To nie tylko w tej kwestii. Państwa i mój gość, profesor Tadeusz Gadacz. Panie profesorze, a co ze Zbigniewem Ziobro w tej sytuacji? Bo były minister sprawiedliwości napisał list do marszałka Szymona Hołowni. Chciałem i chcę zeznawać przed komisjami śledczymi wbrew kłamliwej kampanii, insynuacji i pomówień. Nigdy nie zamierzałem uchylać się od tego obowiązku. Ziobro w ogóle wnioskuje o to, żeby powołać konsylium lekarskie, które oceni jego stan zdrowia i zadekretuje, czy i kiedy dla bezpieczeństwa Zbigniewa Ziobry były minister sprawiedliwości będzie mógł stanąć przed tymi komisjami śledczymi. No tylko pytanie, jakie to będzie konsylium, czyli lekarze, no bo już wiemy o tym, że mieliśmy prawników jednej i drugiej strony, to być może będą i lekarze jednej i drugiej strony. Ja sądzę, że komisja sejmowa, kiedy ustali moment, w którym pan Zbigniew Ziobro powinien być przesłuchiwany i to w różnych komisjach, przede wszystkim oczywiście Komisji Pegasusa, no to ustali także sposób, w jaki odpowiednie służby medyczne będą mogły dokonać, podjąć decyzję co do sposobu przeprowadzenia zeznań przez pana Zbigniewa Ziobrę. Notabene ja oczywiście w żaden sposób nie zamierzam podważać jego bardzo ciężkiej choroby i ogromnie mu współczuję i tam, gdzie mamy do czynienia z tego typu sytuacjami, to należy absolutnie
zawiesić wszystkie inne sprawy i człowiekowi współczuć, tylko pytanie, gdzie pan Zbigniew Ziobro jest, no bo skoro słyszeliśmy od polityków PiS-u, prominentnych zresztą jego współpracowników, pana Ziobry, prawda, że bezczelnie zaatakowała prokuratura jego mieszkanie, prawda, że rozbijała szyby, się okazało, że nie rozbijała żadnych szyb, żadnych okien nie rozbijała, że próbowano się porozumieć zarówno z panem Ziobro, jak i jego rodziną, nie było żadnego kontaktu, bo właściwie nie wiadomo tak naprawdę, w jakim szpitalu i w jakim kraju pan Zbigniew Ziobro się leczy. Panie profesorze, no ale takie wieńczące pytanie w tej materii. Pana zdaniem przyjdzie taki moment, kiedy Zbigniew Ziobro w takiej czy innej formule będzie zeznawać przed komisjami śledczymi? Myślę, że na pewno. Czy to będzie zeznanie pisemne przy obecności, ja wiem, jakichś służb prawniczych, czy to będzie zeznanie gdzieś w szpitalu, prawda, w sytuacji, w której zdrowie mu na tyle pozwoli, żeby zeznawać. Ja tylko przypominam, choć nie jest to może mój bohater, w jakich warunkach prokuratura pana Ziobry próbowała przesłuchiwać pana Giertycha. No więc sądzę, że obecna władza będzie może bardziej miłosierna i jakoś bardziej wstrzemięźliwa, ale wcześniej czy później, i życzę panu Ziobrze zdrowia, takie warunki nastąpią, że będzie mógł zeznawać przed komisją. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Nie sposób, panie profesorze, proszę mi wybaczyć ten kolokwializm, zahaczyć o kwestię etyki, która jest panu bardzo, bardzo bliska. Bo w perspektywie tego dzisiejszego dnia, wtorku, leje się straszny hejt w przestrzeni internetowej. Tej prokurator, co zleciła przeszukania, życzę tej choroby, jaką ma Ziobro, bez możliwości wyleczenia i aby wyła z bólu do ostatnich swoich podłych dni. Koniec cytatu. No przecież PiS ma ciągle swój żelazny elektorat i trudno się dziwić, że ci ludzie będą w ten sposób mówić, pisać, odwracać sens pojęć. To przecież jesteśmy do tego przyzwyczajeni, proszę Państwa, od wielu, wielu lat praktycznie. To się oczywiście zintensyfikowało w tej drugiej kadencji w sposób niewyobrażalny. No ale cóż, no, prawo jest prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością. Pozwólmy działać tym instytucjom prawnym i sądzę, że im szybciej prokuratura będzie działała we wszystkich tych sprawach, bo zwróćmy uwagę, że cały czas jakoś skupiliśmy się na kwestii tej jednej, a mianowicie Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, gdzie działy się rzeczy dramatyczne, no ale przecież cały czas jest nieruszona zupełnie, albo przynajmniej nic o tym nie wiemy, sprawa KNF-u i pobicia pana Kwaśniaka. Nieruszona jest sprawa próby wyciągnięcia nielegalnego też olbrzymich milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nieruszona jest sprawa skoku Wołomin, prawda, gdzie pan senator pisowski, pan Bieroń cały czas się ma bardzo dobrze. Takich afer jest całe mnóstwo i mam nadzieję, że wystarczy prokuratorów do tego, by równie sprawnie działały w pozostałych kwestiach i równie sprawnie informowały społeczeństwo polskie, nie tylko przy okazji kolejnych wyborów, bo być może jeżeli rzeczywiście pan ma rację, panie Kubo, no to mamy następne eurowybory i być może dwa czy trzy dni przed eurowyborami pojawi się, że tak powiem, jakaś afera prokuratorska związana z kolejnymi sprawami, kolejnymi rozliczeniami. A nie chciałbym, żeby te kolejne kadencje wyborcze decydowały o tym, kiedy prokuratura intensywnie działa, tylko po prostu, żeby pracowała i podejmowała, krótko mówiąc, decyzje. Panie profesorze, a w perspektywie tych wyborów samorządowych, to co dzisiaj się zaczęło dziać, pana zdaniem zaszkodzi, nazwijmy ją, niech będzie nadal, Zjednoczonej Prawicy w jakiś znaczący sposób? Myślę, że na pewno nie tak, gdyby to były wybory do parlamentu, ponieważ wybory samorządowe kierują się trochę inną logiką. Tam chodzi o kwestie lokalne, prawda, o powiaty, miasta, wsie, małe miasteczka. Być może to będzie miało wpływ na wybory w sejmikach, bo tam jest faktycznie rzeczywista władza i
środki finansowe, także unijne, prawda, które są dysponowane na poziomie województw, więc raczej bym się spodziewał być może takiego odbicia w sejmikach, natomiast nie na tych najniższych szczeblach wyborów samorządowych. Czyli nie zaszkodzi. No, troszkę może obniży. Obniży stan, no może utracą tam jakieś pojedyncze mandaty, ale generalnie myślę, że jakiegoś takiego wielkiego przełożenia na wybory samorządowe to mieć nie będzie. Panie profesorze, to wróćmy jeszcze na chwilkę do całej tej dzisiejszej sytuacji. Zbigniew Ziobro pojawił się przed swoim domem. To jest wiadomość sprzed chwili. Chciano zorganizować spektakl bandytyzmu, bezprawia. Jest to prawdopodobnie wyraz desperacji związanej z ciężką porażką, jaką było przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą, powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej, komentując wejście służb do jego domu. To pierwsze publiczne wystąpienie polityka od kilku miesięcy. Profesor Tadeusz Gadacz. No, jest to zaskakujące bardzo tak na żywo, panie Kubo, także dziękuję za tę informację, że możemy tak na żywo to skomentować, ale ja myślę, że z tego widać, iż pan Zbigniew Ziobro jest w miarę jakiejś takiej dobrej kondycji, bardzo dobrze, życzę mu zdrowia i mówiliśmy o tym w poprzednim spotkaniu, że to przesłuchanie pana prezesa Kaczyńskiego było porażką komisji, było nieporozumieniem. Ja rozumiem, z czego ono wynikało, bo czekania na to, tego ogromnego ciśnienia społecznego, wszyscy czekali, kiedy wreszcie Kaczyński usiądzie przed komisją i będzie się gęsto tłumaczył. Okazało się, że gęsto się nie tłumaczył, że był dobrze przygotowany, a był dobrze przygotowany także dlatego, że komisja w zasadzie nie ma praktycznie jeszcze większości danych, które były potrzebne do tego, by pana Kaczyńskiego przesłuchać. On powinien być przesłuchany jako ostatni, pomimo tego, że wszyscyśmy i być może ja też czekali na to, że pojawi się jak najszybciej. Inaczej mówiąc, komisja uległa tutaj teatralizacji, to teatrum się odbyło, ale niestety aktor Jarosław Kaczyński zagrał swoją rolę bardzo dobrze. Tutaj oczywiście pan minister Ziobro przesadza, bo akurat to przesłuchanie nie miało jakiegoś takiego wielkiego znaczenia i przypuszczam, że Jarosław Kaczyński będzie wezwany, powinien być wezwany na komisję, ale wtedy, kiedy komisja będzie miała dostęp do dokumentów tajnych, kiedy przesłucha te osoby, które prowadziły Pegasusa, prawda, w stosunku do pana Brejzy i innych polityków, czy prokuratorów, sędziów i tak dalej, za jakiś czas tak naprawdę. No więc spokojnie czekajmy na efekty przesłuchań, decyzji. Przypuszczam, że tych aresztowań będzie dużo więcej niż te, które miały miejsce dzisiaj. Panie profesorze, a jeszcze w natłoku sytuacji związanych z dzisiejszym dniem cały czas gdzieś tam funkcjonuje temat Trybunału Stanu dla obecnego jeszcze prezesa NBP Glapińskiego. Czy pana zdaniem tu rzeczywiście chodzi o rozliczenie Glapińskiego, czy jest to jedyna formalna możliwość do tego, żeby Glapiński przestał być prezesem NBP, no bo innej niż Trybunał Stanu, postawienie w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, innej możliwości nie ma, żeby Glapiński tym prezesem być przestał. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że podjęto tę decyzję po to, żeby zawiesić go w jego funkcji, ponieważ po pierwsze nie wiadomo, czy w parlamencie będzie odpowiednia liczba głosów do tego, a wiemy o tym, że taką liczbę głosów nie jest łatwo uzyskać, żeby postawić zarówno polityka, prawda, jak i prezesa Banku Narodowego przed Trybunałem Stanu. Więc to będzie proces długotrwały. I sądzę, że chodziło o to po prostu, żeby pan Glapiński przestał być tym prezesem. Trudno powiedzieć, jak ten bank będzie prowadziła jego zastępczyni. Tutaj akurat nie mam wiedzy co do tego, ale widocznie ci, którzy taką decyzję podjęli, uważali, że warto zaryzykować. To teraz zupełnie zmienimy temat, panie profesorze. I to będzie temat związany między innymi z panem. Ja tuż przed programem przeglądałem różne portale zajmujące się kulturą w Polsce.
Nie uciekajcie państwo, bo to jest ważna sprawa. No i nie znalazłem informacji o tej nagrodzie, panie profesorze. Proszę powiedzieć, co to za nagroda, pierwsza nagroda powiązana z panem? Proszę państwa, od 81 lat, bo to jest 81 konkurs światowy na najpiękniejszy album fotograficzny świata. W tym konkursie został zgłoszony album The World is Where You Stop. Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś. Otóż wybitny polski fotografik Tomasz Tomaszewski, który przez lata jeździł po całym świecie, także ryzykując życie, bo był też w obszarach wojny, postanowił na 70-lecie opublikować swoje najpiękniejsze zdjęcia biało-czarne w dużym formacie, a ponieważ mnie ceni, od lat czyta moje teksty, poprosił mnie o komentarz do tych zdjęć i napisanie artykułu. Napisałem artykuł Udźwignąć człowieczeństwo w języku angielskim, który tam został zamontowany. No i w jakim sensie wraz z Tomaszem Tomaszewskim jestem współautorem, przynajmniej w niewielkim procencie, i współuczestnikiem tej nagrody. Ale to fajnie, panie profesorze. Gratuluję oczywiście panu. Proszę panu Tomkowi serdecznie, myślę, od nas wszystkich i ode mnie pogratulować, bo to fantastyczna sprawa i szkoda, że o takich osiągnięciach z półki kultury no tak mało się mówi w polskiej przestrzeni publicznej. No ale proszę państwa, wiemy, że w Polsce się, która słynie z bezinteresownej zawiści, nie ceni ludzi, chyba że umrą albo wyemigrują. Póki co pan Tomasz Tomaszewski nie wyemigrował i mam nadzieję, że długo jeszcze pożyje. I pan profesor Tadeusz Gadacz też nie wyemigrował i też długo pożyje. Dziękuję pięknie, panie profesorze, raz jeszcze gratuluję. I do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie. No i taki dzień niesamowity, proszę państwa. Można jednak miło, sympatycznie i z jedynką na miejscu pierwszym, pierwsze miejsce, jedynka, niech będzie, zakończyć ten program. Ja osobiście się cieszę, mam nadzieję, że państwo również. Pudło z napisem jeden, tak mi się to skojarzyło, jak na zawodach sportowych. Moi drodzy, dziękuję pięknie, zapraszam na nasz kanał. Dzisiaj tam wpadły dwa filmy poświęcone wydarzeniom zainicjowanym przez służby, przez ministra Adama Bodnara. Zachęcam w wolnej chwili do tego, żeby zajrzeć na nasz kanał. Dziękuję państwu za komentarze, dziękuję za to, że nas stale wspieracie, dzięki wam realizujemy tutaj wszystkie programy, a jutro o 22:00 dr Tomek Kowalczuk, politolog i filozof, będzie państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na naszym kanale, pozdrawiam.